Szanowni Państwo, w dniu 4 czerwca 2022 roku, czyli 33 lata po zmianie ustroju, jak wszyscy pamiętamy, w 1989 roku, 4 czerwca, były wybory powszechne, gdzie polskie społeczeństwo zadecydowało, że odchodzimy od systemu socjalistycznego, odchodzimy od PRL-u i tworzymy wolność i demokrację. No, jakżeśmy na tej demokracji przez lata wyszli, to większość Polaków chyba już wie i uważamy, że w trybie pilnym należy odwrócić tą bardzo negatywną sytuację dla polskiego społeczeństwa. Dlatego też OKO-PZPN, czyli Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, stworzył projekt, który mamy nadzieję poprze większość polskiego społeczeństwa w najbliższych wyborach. I projekt, który gdyby został zrealizowany, to niechybnie odwróci sytuację narodu Polski i odbudujemy naszą pozycję w kraju i za granicą. Szanowni Państwo, ten projekt krótko. To są trzy główne punkty. Jeśli udałoby się nam uwłaszczyć polski naród na zasobach naturalnych, którego my jesteśmy właścicielem, a którego nasi przedstawiciele przez 33 lata robią wszystko, ażeby przekazać na nim kontrolę obcym kapitałom i w przyszłości ogromne zyski. Te zyski, które tkwią w polskiej ziemi, to są setki bilionów złotych. Jedynym instrumentem, który odwróci, który zapobiegnie procesowi wywłaszczenia nas z tego majątku, jest właśnie przekazanie własności zasobów naturalnych każdemu polskiemu obywatelowi. Taka sytuacja miała miejsce już 25 lat temu, gdzie wydano 30 milionów świadectw powszechnego uwłaszczenia i dzisiaj możemy iść tą samą drogą, bo ścieżka prawna jest już dokonana. Szanowni Państwo, gdyby się do tego dodało jeszcze, że my potrafimy dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Ten projekt skupiałby wszystkie ruchy związane z polskim rolnictwem. I tutaj mówimy o panu Serafinie, tutaj mówimy o panu Kołodziejczaku, o panu Bustowskim, o panu Jankowskim. Ci wszyscy, którzy walczą o polskie rolnictwo i odbudowę zdrowej żywności w Polsce. I trzeci punkt, o którym tak głośno mówi pan Wojtek Dobrzyński i Piotr Jankowski. Gdyby się udało wprowadzić w Polsce suwerenną politykę monetarną, suwerenną na tyle, że wszystkie projekty związane z uruchomieniem tego projektu związanego z wydobywaniem najcenniejszych pierwiastków, te, które decydują o nie tylko o suwerenności energetycznej, ale również o suwerenności surowcowej. My jako Polska dzisiaj w przeciągu dwóch dekad potrafilibyśmy, wydobywając nasze zasoby naturalne, być potentatem europejskim lub potentatem światowym. Ważnym atutem, który niesie na sztandarach Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, oprócz polityki surowcowej państwa, oprócz zdrowej żywności, jest suwerenna polityka monetarna. Szanowni Państwo, gdybyśmy spełnili te trzy warunki, to Polska w najbliższych dwóch dekadach może stać się krajem o dużej stopie życiowej. Jeśli tego nie zrobimy, to nastąpi dalsza degradacja całego naszego narodu. Dlatego też, mając świadomość, ile środowisk patriotycznych, dziesiątki środowisk patriotycznych powstaje, które się sprzeciwia temu systemowi i który chce odwrócić tą sytuację, ale jedynie, Szanowni Państwo, powszechne zjednoczenie tych wszystkich środowisk i program, uzgodniony program właśnie dotyczący uwłaszczenia na zasobach naturalnych, jest tym programem, który naszym zdaniem potrafiłby zjednoczyć całe społeczeństwo. Szanowni Państwo, nadchodzą wybory. Myśmy dzisiaj 4 czerwca właśnie zorganizowali
kolejne spotkanie, które ma na celu zjednoczyć wszystkich tych, którzy chcą zmiany tego systemu. Zaszczycił nas na naszym spotkaniu Wojciech Kołnowski, prezes partii rencistów i emerytów. Zaszczycił nas pan doktor Zięba, jak również pan doktor Bodnar, był Robert Majka, była telewizja niezależna pana Morkisza Bogdana. I to jest ten jakby klub założycielski, który ma przygotować program pod przyszłą kampanię wyborczą, która prawdopodobnie będzie za rok. Ale proszę Państwa, wiele żeśmy już razy jakby ten swój program przekazywali, ale dzisiaj jest taka szczególna sytuacja, że Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów właściwie wyczerpał już wszystkie swoje indywidualne, osobiste możliwości wspierania tego procesu. Niezbędne jest, ażebyśmy lepiej byli zorganizowani i byli bardziej skuteczni, potrzebujemy mieć swoje własne biuro i właśnie takie biuro żeśmy otworzyli. Mamy bardzo niskie opłaty, jeśli chodzi o najem, ale potrzebujemy wsparcia od Państwa i dlatego apelujemy do tych wszystkich, którzy popierają to, cośmy zrobili przez ostatnie 7 lat. Jeśli jest po drodze Wam wszystkim z naszym programem, to prosimy o wsparcie, nieduże wsparcie, żeby mieć na ulotki, żeby mieć na benzynę, na środki transportu i na tą skromną opłatę na utrzymanie naszego biura. Ja nigdy nie zwracałem się do Państwa z taką gorącą prośbą, ale widząc jakie mamy potrzeby i widząc, że my już sami nie możemy... Jakie zadania do wykonania, my sami już nie możemy tego zrealizować. Bardzo Państwa prosimy, jeśli popieracie nasz komitet, jeśli doceniacie to, cośmy zrobili przez te ostatnie 10 czy 7 lat. Jeśli uważacie, że ten program, który głosimy, autentycznie może odwrócić sytuację polskiego społeczeństwa, to proszę o wsparcie. Szanowni Państwo, jeszcze raz dzisiaj na tym spotkaniu żeśmy rozdali te akcje i chcemy, żeby w przyszłości, żeby w najbliższych wyborach, jeśli utworzona zostanie akcja wyborcza ponad podziałami, której liderem jest pan Wojtek Kołnowski. Jeśli potrafimy w 41 okręgach wyborczych wytypować liderów, jeśli potrafimy znaleźć w każdym okręgu wyborczym wymaganą taka jaka jest liczba mandatów, jeśli potrafimy przynajmniej dwukrotnie więcej zgromadzić tych kandydatów i jeśli każdy kandydat w całej Polsce, w każdym okręgu wyborczym będzie głosił hasła uwłaszczenia, hasła zdrowej żywności i suwerenności żywnościowej, jeśli będzie głosił hasła polityki monetarnej, jeśli tak by się złożyło, że większość społeczeństwa zagłosuje za tym programem, to na pewno sytuacja naszych rodzin, naszych firm, naszych małych i średnich przedsiębiorstw uległaby radykalnej zmianie. Dziękuję za uwagę. Oddaję Ewa głos. Kochani, witam Was w tych pięknych. Chciałabym przekazać Wam tą energię płynącą z całej Polski, pozytywną, pięknego, bogatego kraju. Jesteśmy tutaj i my w przecudnym krajobrazie. Łączymy się z Wami, łączymy się z różnymi środowiskami. Obywatelski Komitet, nasze stowarzyszenie, jak zauważyliście, akceptuje, łączy i wspiera wiele środowisk i my swoją obecnością również angażujemy się w działanie każdej grupy społecznej. Przeszliśmy, że tak powiem, marsz uliczny w protestach przeciwko temu, co w ostatnich latach na naszym narodzie się przeprowadza.
i angażujemy się również w prace programowe. Mamy założenia, nasz regulamin przede wszystkim określa nasze zadania i podstawowym jest doprowadzenie do uwłaszczenia narodu polskiego na zasobach, wodzie, lasach, ziemi i wszystkich aktywach państwowych oraz walczymy o uzyskanie przez Polaków praw obywatelskich. To jest to w skrócie, które na przykład propaguje również wiele środowisk w Polsce. To już jest Państwu, czy Wam, kochani, doskonale znane, że my w Polsce żyjemy w kraju nie posiadając praw obywatelskich. Jesteśmy potrzebni tylko i wyłącznie do skreślenia krzyżyków co kilka lat. Pomiędzy tym okresem czasu nie mamy wpływu, czyli ta polityka, która dotychczas była prowadzona, jest polityką wąskiego grona, głównie partyjnego, bo spójrzcie na układ sejmowy, parlament jest skład senacki, składa się z członków partii. Polacy w większości jesteśmy narodem apartyjnym. Nie należymy do partii, w związku z tym nie do końca te decyzje są decyzjami naszymi, czy przez naszych przedstawicieli. No niestety to idzie w złym kierunku. Dzisiaj jesteśmy, o czym tu Krzysztof wspomniał, jesteśmy w okresie sytuacji tragicznej, bo mówimy o tym, że kraj, który ma najwięcej węgla w Europie, nie zapewnia taniej energii, taniego ciepła swojemu narodowi. Nie jest w stanie zapewnić. Nie prowadzono polityki, aby utrzymać, bo jeszcze w 1989 roku Polska pod względem energetycznym była krajem suwerennym. W ciągu tego 30-lecia tą suwerenność utraciliśmy, mając w dalszym ciągu, będąc w posiadaniu największych w Europie zasobów węgla kamiennego. Państwo, głównym obowiązkiem państwa jest zapewnić dostępny, tanie ciepło, tani prąd, tanią energię, tanie media, pracować na wzrost majętności narodu. I niestety, a dzisiaj jesteśmy w czasie, gdzie niknie minimalny, bo przecież tego kapitału polskiego, to co kot napłakał się, utworzyło ciężką pracą przedsiębiorców, niknie w tej inflacji, na rozwiązanie której już projekt niezależny ekspert Obywatelskiego Komitetu Krzysztof Pytko opracowuje. Mamy rozwiązania. Ta polityka jest błędną polityką. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że do dzisiaj, do tego czasu Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych przedarł się do Sejmu, czyli nasza praca dotychczas przyniosła wiele sukcesów, bo myśmy ujawnili, Obywatelski Komitet, eksperci niezależni, wbrew tej polityce ujawnili i zaproponowali szereg rozwiązań, dostarczyli wiedzy, która nie została przez nikogo podważona. To Krzysztof Tytko doprowadził do konfrontacji z rządem. Jest takie posiedzenie w Sejmie Parlamentarnego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w oparciu o krajowe nasze własne zasoby energetyczne. Było zderzenie z rządem i to oko PZDN, to ekspert inżynier Krzysztof Tytko wyszedł z niej zwycięsko. Natomiast urzędnicy rządowi opuszczali po kolei to spotkanie, tłumacząc się pozostałymi obowiązkami, mimo że mieli z wyprzedzeniem przekazany termin tego posiedzenia, bardzo ważnego. Reprezentujemy stronę społeczną, Obywatelski Komitet w Sejmie w trzech zespołach parlamentarnych, z których jeden w dalszym ciągu zadajemy to pytanie posłom przewodniczącym tego zespołu do spraw aktywów państwowych i bogactw naturalnych, jest zespołem przez posłów zablokowanym.
ten zespół nie pracuje. Ostatnie posiedzenie, jakie się odbyło, miało miejsce w 2020 roku. Kolejnym, my nie ustajemy w pracy, dopóki nasze środki własne, finansowe, nasze samochody, nasze komputery, nasze prywatne miejsca, w których pracujemy, nam wystarczyły, to z tego korzystaliśmy, z naszych prywatnych środków finansowych. Natomiast już przechodząc do otwarcia się na bezpośredni kontakt z Polakami, potrzebujemy profesjonalnych narzędzi, kadry, potrzebujemy miejsca lokum i to lokum wypracowaliśmy. Będziemy niebawem na dniach uroczyście zapraszać, otwierać to miejsce. Jest to siedziba stowarzyszenia w Katowicach, w stolicy województwa śląskiego, jednym z najbardziej ludnych okręgów Polski. Bardzo jesteśmy dumni z tego, że powiodło nam się to miejsce dla OKO.PZN, dla stowarzyszenia pozyskać. Potrzebujemy w tej chwili zbudować dla realizacji kolejnych naszych zadań, a podstawowym jest uwłaszczenie, przeprowadzenie tego procesu na zasobach. My musimy uzyskać jako naród gwarancję własności, posiadania, gwarancję możliwości uzyskania korzyści z naszych zasobów. Polska pod względem surowcowym, jak wiecie wszyscy już Państwo, dzięki wieloletniej działalności ekspertów i Obywatelskiego Komitetu, Polska jest najbogatszym krajem w Europie i mamy nadmiar energetycznych zasobów, to jest choćby węgiel kamienny i geotermia, które są w stanie spowodować wzrost zamożności, naszej zamożności, bo zagrożenia, jak widzicie, ze świata globalne płyną, wzrost zamożności. Te paliwa, które w tej chwili blokują nas przed przemieszczaniem się, to nie tylko cena, koszt paliwa, ale i jakiekolwiek subwencje są poza rządowymi organizacjami. To partie, do których Polacy nie należą, są z naszego budżetu finansowane. Natomiast stowarzyszenia muszą w ten sposób pozyskiwać środki. Partie nie utrzymują się ze składek członkowskich. Dziękujemy Wam za dotychczasową pomoc, za współpracę, za wsparcie. Właśnie niedawno na Facebooku czciliśmy 8-tysięczne poparcie. Tam ponad 10 tysięcy jest obserwujących naszą stronę na Facebooku. Blisko ponad 3 tysiące, już blisko 4 tysiące mamy subskrybentów. Zachęcamy Was. Chcemy również, żeby jakiekolwiek drobne kwoty wpływały poprzez działalność naszą na naszym kanale, który utworzyliśmy. Prowadzimy codziennie, pracujemy codziennie. Jest ten kontakt pomiędzy nami internetowy bardzo dobry, odpisujemy na Państwa korespondencję, natomiast teraz będziemy zapraszać już do, na codzienne nasze dyżury, bo naszym zadaniem również jest prowadzenie działalność w pomocy wzajemnej. My chcemy, aby nasi sympatycy byli również przez nas, mieli od nas wsparcie, wzajemność. To powinno nam przyświecać. W związku z tym pozytywnie musimy się do tego działania nastawić, ponieważ jak większość czy przedsiębiorców polskich, czy działających społecznie, wszyscy startujemy z punktu zero. I zobaczcie Państwo, że nawet bez tego zaplecza finansowego powiodło nam się tyle ważnych działań przeprowadzić. Łączymy się, pozdrawiam wszystkich, życzę wszystkim Polakom w Polsce i na całym świecie powodzenia, jak i naszej pięknej Polsce ojczyźnie. Ja tylko chciałbym jeszcze, proszę Państwa, dodać, że takim celem głównym jest przejęcie
odejście od demokracji przedstawicielskiej, która nas przez te 33 lata zawiodła, i przejście do demokracji bezpośredniej. I to jest zadanie numer jeden. Demokracja bezpośrednia w najważniejszych sprawach dla polskiego narodu. Więc chciałem tylko jeszcze dodać, że oprócz tych partnerów, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, są z nami również normalny kraj, jest z nami jedność narodu, jest z nami wiele innych środowisk. Dziękuję. Szanowni Państwo, wytyczamy drogę naprawy polskiej gospodarki. Czy dojdzie do rewolucji gospodarczej w Polsce, to zależy teraz od nas, czy Polacy będą wspierać nasz projekt uwłaszczenia Polaków na zasobach. Naprawa polskiego górnictwa, proszę Państwa, to jest jeden z najważniejszych punktów naszego programu. Jaka sytuacja w tej chwili jest na rynku węgla, wszyscy widzimy. Do zimy nie wszyscy Polacy będą mieli możliwość zakupu węgla. Czym będą ogrzewać? Rząd proponuje, żeby gałęzie zbierać w lesie. A my proponujemy, proszę Państwa, zrobienie audytu na jednej z likwidowanych kopalń albo o którejśkolwiek z kopalń i na zasadach modelu biznesowego opracowanego przez Krzysztofa Tytko z grupą ekspertów pokażemy, jak jest potencjał i jak wyeliminować, proszę Państwa, marnotrawstwo i patologie, które powodują to, że mamy taką sytuację, a nie inną. Celowe działania od 1989 roku w tej branży spowodowały to, że my, mając 85% węgla w Europie, my nie będziemy mieli czym w zimie palić. Górnicy będą marznąć, Polacy będą marznąć. Do kogo Polacy będą mieć pretensje? Być może nie do rządu, a bezpośrednio do górników. Może do związków zawodowych, które się układają z rządem. My wychodzimy do związków zawodowych z propozycjami, aby wsparli ten projekt. Zróbmy audyt na jednej z likwidowanych kopalń i pokażmy, jak można na tym, co zastaliśmy w tej chwili, zwiększyć wydobycie. Bo tutaj jest walka o przetrwanie, przeżycie Polaków. Zachęcam do wsparcia naszego projektu, programu zjednoczenia się środowisk patriotycznych. I teraz od nas zależy, w jakim kierunku pójdą sprawy przyszłości Polski. Mamy jeszcze bardzo duży wpływ na to, żeby ratować to, co nam zostało, to, co wybudowały poprzednie pokolenia wielkim wysiłkiem. Nie zmarnujmy tego. Łączmy się, wspierajmy się i zapraszamy do współpracy, tworzenia kolejnych zespołów, które zajmą się sprawami służby zdrowia, szkolnictwa, inne gałęzie naszej gospodarki. Zapraszamy prawników, ludzi, którzy potrafiliby nam pomóc w sprawach informatycznych. Musimy stworzyć taki zespół, tak mocny zespół, żeby Polacy uwierzyli w siebie i w to, co robimy. A jeżeli uwierzymy w siebie, jeżeli będziemy chcieli, to uda nam się zrealizować ten projekt uwłaszczenia, to znaczy każdy Polak będzie czerpał zyski, podobnie jak naród Norwegii, z wydobycia zasobów naturalnych, z polskiego węgla, zbudowanie instalacji przemysłowej podziemnego zgazowania węgla jest też kolejnym punktem naszego programu. I bardzo proszę o wsparcie tego, co myśmy już dokonali. Pokazaliśmy drogę, a teraz już tylko trzeba to realizować. Zapraszamy wszystkich patriotów do współpracy. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie.